Biesiu towarzyszy, nie Biesiu. Popatrzymy na Andrea. Dzień od rana przywitał nas deszczem. Mam nadzieję, że przestanie padać, to się pójdzie coś nagrać. No ale na razie nie zanosi się na to, żeby przestawało. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek Wam się podobał i że było co oglądać. Teraz postaram Wam się pokazać, jak wygląda to miasteczko San Pedro, które nie jest w sumie miasteczkiem, ponieważ liczy 420 tysięcy mieszkańców, więc jest to ogromne miasto. Więc zapraszam Was, kochani, na odcinek San Pedro i dalszej drogi do Abidjan. Trochę padać, więc mogę się przejść na plażę i Wam trochę jeszcze pokazać, jak to wygląda i odpowiedzieć na jeden fajny komentarz, który dostałem dzisiaj dokładnie, który ukaże się tutaj w rogu ekranu. Widoki są naprawdę fenomenalne, naprawdę cieszą oko. Widzicie te ciemne chmury tam? Być może zaraz znowu będzie padać, te chmury idą w naszą stronę. Ale dźwięk fal rozbijających się o plażę i o skały, które tam widać w oddali, jest fenomenalny i taki mocno basowy. Co do ekwipunku, to namioty mamy z Decathlona. Są to już drugie namioty, które mamy. Pierwsze kupiliśmy w Portugalii, jak zaczynaliśmy, i były to namioty militarne po 130 euro, które kompletnie też nie zdały egzaminu i po tam paru miesiącach się rozleciały. I w Senegalu kupiliśmy nowe namioty w Decathlonie. Jest to podstawowa, najbiedniejsza chyba wersja, jaka była, ze względu na to, że też nie stać nas na te rzeczy na razie. No i powiem Wam, że też nie zdają egzaminu te namioty, ponieważ przeciekają już i widać, że te namioty nie wytrzymają na przykład dużych deszczy, nie? I straszne jest to, że jak jest za gorąco, jak nałożymy tą białą płachtę przeciwdeszczową, człowiek się poci, pływa i powietrze, które wydychamy, skrapla się na ścianach, więc no lipa trochę. No a poza tym, przedwczoraj jak sprawdzaliśmy namioty, no to niestety mamy w nich grzyba. No i teraz myślę, jak sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy w Decathlonie dostaniemy jakiś preparat przeciw grzybowi. Wiecie, że tutaj z praniem tych namiotów jest tragedia, nie ma tutaj pralni, ponieważ no to jest Afryka, tu czegoś takiego nie mają, tutaj ludzie piorą ręcznie, większość z nich, jakieś 70% nie wie, co to jest pralka, więc no ciężko trochę z tym. Ekwipunku nie ma w sumie co wyrzucać, jedynie co bym chciał, to dobrać kilka rzeczy, takich jak apteczki na przykład lub inne śpiwory na pewno, ponieważ to też już jest tragedia, już są, wiecie, ta wata się w środku zwija i nie jest rozłożona równomiernie, więc też już są, no powiedzmy, do dupy, do wyrzucenia. No ale dopóki nie mamy środków pieniężnych na to, żeby wymienić nasz ekwipunek, to będziemy po prostu jechać z tym, co mamy. I bardzo się cieszę, że cokolwiek mamy, ponieważ naprawdę jesteśmy minimalistami i wzięliśmy minimum, jakie mogło być. Wiele rzeczy straciliśmy od Maroko aż tutaj po wybrzeże Kości Słoniowej. No i co można jeszcze powiedzieć na ten temat? Na pewno dobrałbym zestawy survivalowe, takie jak kuchenki, garnki, ręczniki z mikrofibry, które są bardzo lekkie. Te rzeczy są naprawdę lekkie i zajmują mało miejsca, a w naszym wydaju to naprawdę nam potrzebne, ponieważ te sakwy, jak widzieliście, nie są zbyt duże. W tej podróży najbardziej liczy się waga. Bez sensu mieć bardzo dużo klamotów i jak to waży dużo, no to ciężko się jedzie, wiadomo.
u nas po prostu najlepszym wydaniem tego wszystkiego by były ultra lekkie rzeczy, które niestety są bardzo, bardzo kosztowne, ale jak kiedyś się dorobimy, to na pewno nasz ekwipunek ulegnie zmianie i na pewno Wam nagram ten ekwipunek, jaki będziemy mieć. Co na pewno byśmy jeszcze chcieli z ekwipunku, to na pewno lepsze namioty, ponieważ te namioty, które mamy teraz, są no dekatlonowe, wiadomo. A nam potrzeba coś ultra, ultra lekkiego, gdzie będzie to zajmowało mało miejsca i będzie naprawdę dobrej jakości, ponieważ te deszcze tutaj, wyobraźcie sobie, są tak mocne, że 5 minut i człowiek jest mokry. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za pytanie i pozdrawiam Cię z tak pięknego miejsca, jakim jest Ocean Atlantycki na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Widzicie te dziury? To są jamy krabów, więc na pewno jest ich tu bardzo dużo. Plaże nie są zaśmiecone, dbają o porządek, więc o, zobaczcie, trochę jest bliżej. No, więc jest tu dosyć przyjemnie. To jest ten zestaw przeciwdeszczowy, który mamy. To są spodnie. Schną. A tutaj jest kurtka. No i powiem Wam, no totalnie nie zdało to egzaminu, nie? Totalnie nie. Więc nie polecam czegoś takiego, a szczególnie na takie deszcze, które są w Afryce. Tutaj towarzystwo na plaży. Pieski. Powiem Wam tak, jest tu bardzo dużo psów i to są bezpańskie psy, które podróżują po tej plaży i szukają jedzenia. A tam w oddali widzicie skały. Później podejdziemy tam bliżej i opowiem Wam coś o tych skałach. Dzisiejsze śniadanie, a raczej niby obiad, to ryż i kurczaczek, a raczej zupka. Zobaczcie, proszę Państwa, jak to się prezentuje. Jest to niepikantne, dużo kawałków kurczaka. No i takim daniem na pewno się najemy na dłuższy czas. Do wieczora, mam nadzieję, starczy. Idziemy na taksówkę, żeby podjechać do naszych znajomych, którzy pomogą nam z wypłatą pieniędzy. A więc widzieliście krótką drogę taksówką, ponieważ jest to bardzo tanie, już nie dajemy się przysłowiowo wydymać, a to jest miejsce, w którym są nasi znajomi i pomogą nam wypłacić pieniążki. Tak prezentuje się ta knajpka, którą mają, a po drugiej stronie ulicy jest restauracja, którą już wczoraj widzieliście, znaczy widzieliście w poprzednim odcinku. Więc nasza przyjaciółka Macha pomogła nam, wypłaciła nam pieniądze, a my wracamy do hotelu. Niby się przyjaśniło, zobaczymy, może uda nam się coś jeszcze dzisiaj nagrać. A teraz idziemy jeszcze do marketu, żeby kupić sobie jakieś jogurciki, żeby się pożywić. Pogoda zbytnio dzisiaj nie dopisuje, no ale postanowiliśmy jeszcze jeden dzień zaczekać, zostać na spokojnie, odpocząć i kierować się na Abidżan. Mówiłem Wam tutaj o tych psach. To są bezdomne psy. Tułają się wszędzie po mieście. A zauważyliśmy, że zawsze psy są tam, gdzie są plaże. Ładne psy, zadbane, nie widać, żeby głodowały jakoś. Chciałem Wam pokazać, jak się rozwiązuje problem mycia nóg w Afryce. Widzicie, jak macie uwalone nogi, po prostu chodzicie do kałuży, myjecie sobie sandałki, jak je macie. Chyba że chodzicie na boso albo w klapeczkach. I idziecie do domku. Widzicie to coś przede mną? Tak jakby doniczka, nie? Zgadnijcie, z czego to jest wykonane. Zobaczcie. Jest opona. Pocięta opona. Wycięta w kształcie rzeźby. No powiem Wam szczerze, że Afrykańczycy mają naprawdę łeb do improwizacji. Więc spotkaliśmy pewnego muzyka na naszej drodze, zobaczcie. Może coś dla nas zagra jeszcze, bo grał, ale niestety nie jesteśmy mu w stanie zaoferować pieniędzy. Już raczej dzisiaj nic nie zagra, ale poszedł już.
Kolejny dzień, proszę Państwa, i kolejne nowości. Zobaczcie, jakie dzisiaj mamy żarło. Jest to kurczak z sałatką, oczywiście z cebuli pomidora przyprawioną. Do tego frytki. No coś niesamowitego. Kosztowało to niecałe 5 euro na dwie osoby, także fantastycznie. Bombarda. Tu ten nieśmiertelny pomnik z poprzedniego odcinka. Nie ma się co zatrzymywać, go pokazywać, po prostu jest to symbol tutaj turystyki. Ma tylko i wyłącznie aspekt turystyczny, więc nic szczególnego. Jedziemy dalej. Musiałem już ugryźć, nie? Pokażę Wam, co dzisiaj mamy na śniadanie. Mamy bułkę z sałatką awokado, z tuńczykiem, pomidorkami, no guacamole ogólnie. Jest bardzo smaczna. Tafla się już nam trochę zabrudziła, ale to nic, wizytówka jest. A my znajdujemy się dokładnie przed restauracją, barem u Machy. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda środek. Na wejściu przywita Was sklepik Machy, który prowadzi ze swoimi produktami tutaj. Potem do niego wejdziemy, pokażemy Wam więcej. Stylówka jest bardzo europejska, bardzo przyjemnie tutaj. Lokal też od środka wygląda naprawdę ładnie. A więc wchodzimy do środka. Wystrój jest fenomenalny, powiem Wam, też na standardy europejskie. Macie do wyboru naprawdę dużo rzeczy. Tutaj jest właśnie sklepik Machy, który prowadzi. Ma wiele różnych takich kobiecych rzeczy, jak torebki, czapki i różnego rodzaju gadżety, które możecie tutaj nabyć w tym sklepie, w barze, restauracji. Na ścianach znajduje się wiele obrazów, też wykonanych przez nią, jak się nie mylę. No a tu jest logo i dalsza część, gdzie ludzie mogą sobie siedzieć. Oczywiście ogromne lustro, klimatyzacja. Jest tu bardzo, bardzo przyjemnie. Zawsze w tle leci muzyczka. A my właśnie jesteśmy po tym śniadaniu, co widzieliście. No i czekamy jeszcze na Machę, ponieważ ma, wiadomo, swój biznes, ma sprawy do roboty, ale czekamy, żeby się jeszcze z nią spotkać i pożegnać oraz przedstawić Wam ją. Tu macie różne dostępne mikstury, jak będziecie chcieli kiedykolwiek spróbować. A tak prezentuje się menu dostępne w tym lokalu. Petit déjeuner to jest śniadanie, macie też fast foody, ceny nie są jakieś wygórowane, ale jakość jedzenia, tak jak widzieliście wcześniej po tej bułce, jest mega, mega naprawdę dobra. No wszystko można powiedzieć jest na poziomie europejskim. Więc nadszedł czas, żeby pożegnać się z naszymi przyjaciółmi i ruszyć dalej w drogę. Okay, welcome to the Afropolitan. This is a concept store in San Pedro, Cote d'Ivoire. As you see, we are Afrofusion restaurants. We have live music, we have good food, we have nice people, and you're all very welcome. If you're in Cote d'Ivoire, Ivory Coast, you come to San Pedro, don't miss to come over here. It's really the best place with the hot spots, and we have a lot of love for you. The sign behind my back, it means the protection of the divine. So may the Almighty also protect our two brothers on their trip. And see you soon in San Pedro. Bye bye. A więc tak jak widzieliście, zaproszenie zawsze macie, jak tu wylądujecie w San Pedro. Odwiedźcie ten przepiękny lokal. A my zbieramy się naszymi pięknymi rowerkami w taką świetną pogodę na rower, chociaż będzie na pewno później padać, w dalszą drogę do Abidjan. Więc przyszedł czas, żeby opuścić to fajne miasteczko, którym jest San Pedro. Dojeżdżamy do jakiegoś ronda, jeszcze przy wyjeździe z tego miasta pokażę Wam, postaram Wam się pokazać stadion, ponieważ nie byłem tam na tych skałach miłości, tak zwanych La Roque d'Amour czy coś takiego, ze względu na to, że Kuba pokaże Wam to w odcinku. No a żeby było różnorodnie, to ja Wam pokażę coś innego. Dojeżdżamy do jakiegoś ronda, gdzie macie dwa kły słonia, które symbolizują to miasteczko. No,
wszystko inne jest po prostu zwyczajne. Tak jak w większości miast, nie ma nic super specjalnego. Na wyjeździe z miasta widnieją różnego rodzaju graffiti, flagi, no i żandarmeria oczywiście. Nie ma tu nic szczególnego, powiem wam. Oprócz tej plaży, na której byliśmy, którą widzieliście, nie ma co tak pokazywać dokładnie. Wyjeżdżając z miasta, mijamy bardzo wiele sklepów, takich jak mechanicy, sklepów z autami, różnymi rodzajami części, oczywiście panie z bagietkami. No i jest różnorodność tego wszystkiego, wszędzie też sprzedają owoce prawie. No i tak jak w każdym mieście, wszystko jest podzielone na dzielnice tematyczne, można powiedzieć. Teraz dojeżdżamy do głównego ronda w mieście San Pedro, które kieruje na różnego rodzaju kierunki miasta. No i powiem wam, że też nie jest nic szczególnego, ale jest naprawdę duże. Możecie zobaczyć tam na środku taką rzeźbę, tak jakby przeciwczołgową kiedyś. No i widzicie, no, życie toczy się dzisiaj w miarę normalnie, mimo że padało z rana. No ale my jedziemy dalej, opuszczamy to miasto, kierujemy się na Abidjan, na które mamy 333 km dokładnie. Malowidła zdobiące ściany w tych miastach są naprawdę fenomenalne. Czasami to jest naprawdę piękna sztuka. Zobaczymy, jak to będzie w Abidjan. Krówki, krówki i kultura francuska. Bon voyage. Widzicie te zarośla? Właśnie za tymi zaroślami jest stadion, ten największy w San Pedro. Nie wiem, czy uda mi się wam go pokazać, ale chociaż taki no, takie spojrzenie na to wszystko. A jednak coś tam widać. To jest właśnie ten ich śmieszny, znaczy śmieszny, no fajny stadion, który znajduje się w San Pedro. Nie będziemy tam podjeżdżać, bo po prostu, szczerze mówię, nie chce nam się. Jedziemy już do tego Abidjan. Jesteśmy na drodze, gdzie będziemy cały czas prosto jechać. No ale to taki wzgląd na to, jak to wygląda. A wokół same krzaki, jakieś kopalnie, no i jakieś jeziorka, bajorka. No i zobaczymy, co czeka nas dalej. Do jakiegoś miasteczka Salala mamy około 77 km. Jest to najbliższy punkt, gdzie można będzie coś załatwić, a tak to reszta będą te same małe wioski, które są praktycznie nic nieznaczące. Więc kochani, przyszedł ten moment, kiedy trzeba się pożegnać z tym miasteczkiem San Pedro, z którego wam tak w sumie dużo nie pokazałem. Moim zdaniem nie ma tu co pokazywać, tak się jaraliśmy tym miasteczkiem i najciekawszymi miejscami w tym miasteczku są po prostu plaże, które są oblegane przez ludzi. Miałem wam pokazać też skały miłości, do których nie poszedłem ze względu na to, że tam siedzą wyłudzacze i czekają tylko i wyłącznie na moment. Nie chce mi się po prostu z nimi dyskutować, nie mam ochoty podejmować jakiejkolwiek konwersacji z tymi ludźmi, wiecie. No, ostatni rzut na stadion. Tak to wygląda jeszcze z innej perspektywy. Zatrzymaliśmy się w pewnej restauracji, żeby sobie zjeść. I mam dla was pewną nowinę, która jest tutaj bardzo mało spotykana. Spójrzcie to. Widzicie? Hulajnoga elektryczna. I to jaka? Powiem wam, że to nie jest jakiś badziew. Ponieważ też jeździłem na takich hulajnogach i wiem, że ta hulajnoga mega daje radę. Więc nie ma aż takiej super mega biedy, nie? Zawsze się jakieś cuda zdarzają. Mały przystanek w jakiejś wiosce. Nasze rowerki i oczywiście wiele, wiele ciekawskich, którzy tam już poszli. Dobrze, że nie przeszkadzają. No i zaraz ruszamy dalej. Daleko na dzisiejszy dzień nam nie zostało, gdzieś około 5 km, żeby się rozbić. Już się późno robi. No i dzisiaj jeszcze odpoczywamy. Thank you.
witam Was, kochani, z tak pięknego miejsca, jakim jest miasteczko Sassandra, dokładnie, do którego dzisiaj dojechaliśmy. Zatrzymaliśmy się tutaj i będziemy spali na to oto pięknej plaży, którą wcześniej widzieliście i ją jeszcze teraz Wam pokażę. Zobaczcie, bardzo pięknie tutaj jest. Oczywiście no jest trochę śmieci, jest turystycznie, ale naprawdę warto. Widok na ocean jest nieziemski, a tam jest zniszczone molo, na które być może postaramy się jakoś wdrapać. A jutro zabiorę Was na podróż po plaży, gdzie zobaczycie, jak to wszystko ładnie wygląda. A nasze dzisiejsze jedzenie wygląda tak. Ja sobie wziąłem krewetki z frytkami, a Kuba kurczaka z frytkami, za co zapłaciliśmy dosyć drogo, bo jest tu turystycznie i jest to koszt 6000 franków na osobę. Przelicznik podam Wam na dole ekranu. Zanim będzie totalnie ciemno, to jeszcze Wam pokażę, jak wygląda dzisiejsze obozowisko. Tutaj jeszcze płachty nie rozłożyłem, żeby namiot się wietrzył, ponieważ no, mamy mały problem z grzybem w namiotach. Kuba już wywietrzył, tam się jeszcze wietrzy śpiwór Kuby. Tu nasze rowerki, na widok jest taki na plaży. No coś cudownego, powiem Wam, że no rzadko w Europie jest okazja spać w takich miejscach, więc wykorzystujemy to naprawdę na petardę. No a zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Wielkie dzień dobry. Noc totalna lipa. Była jakaś impreza do 4 rano. To oczywiście ja nie mogłem spać, bo tak dudniło. Kuba chyba spał normalnie. Można powiedzieć, że 4 godziny spałem. No co, trzeba się powoli zbierać. Robi się już ciepło. Nie padało. Mam nadzieję, że dzisiaj też padać nie będzie. Pierwszy rzut oka na tą plażę. Zobaczcie te tereny zielone, tamtą górkę. Widzicie, u góry są domy. No, w przyszłości też chciałbym tak mieszkać. A tam jest to uszkodzone molo. Znaleźliśmy właśnie pewną kompetentną osobę do wypłaty pieniędzy. Nazywa się Maria. Pomoże nam, poszła do Orange Money, żeby wypłacić to, co mamy. No, a ja zabiorę Was zaraz do opuszczonego budynku, który znajduje się tutaj na plaży, a później do miejsca upamiętniającego żołnierzy z II wojny światowej. Jest tu taki pomnik, ja już go widziałem. Wygląda fenomenalnie dla mnie, taki obelisk, no ale ma ten swój klimat. W ogóle nie wiedziałem, że w Afryce są takie rzeczy, jak pomniki z II wojny światowej, ale najwidoczniej mało wiem. Powiem Wam dzisiaj, że mam totalnego lenia. Nie chce mi się nawet nigdzie jechać. No ale idę się przejść po tej plaży, zobaczyć, co tu ciekawego jest do obejrzenia. A mianowicie już widzę jakieś opuszczone domy, spójrzcie. Widzicie? A tam, w oddali, znajduje się tak fajny, ładny, stylowy dom obrośnięty roślinnością na samej górze. Specjalnie też ubrałem słuchawki, żeby po prostu nie słyszeć tego gadania o pieniądzach od tych tutaj miejscowych. Będę ich totalnie traktował jak powietrze. Te domy wyglądają fenomenalnie dla mnie, chociaż są opuszczone, zrujnowane, ale bujnie obrośnięte roślinnością. A spójrzcie, jaki widok się tutaj wyłania. Nie będę super blisko podchodził, ze względu na to, że tam już widzę ludzi, którzy być może będą chcieli jakieś pieniądze. Spójrzcie jeszcze raz. Przepraszam Was za wiatr, postaram się go wyciszyć. Jest tu boisko, te opuszczone domy, tam widać jakieś nowe domy. No ale klimat tego, jak to wygląda, jest przecudowny. Tu najwyraźniej idzie jakaś wycieczka, więc chyba nie mam się czego obawiać. Tu jeszcze wspaniały widok na skały, które są tutaj na wybrzeżu. Muszę uważać na wodę, żeby mi telefonu czasami nie zalało jakkolwiek, ponieważ nie jest już od wodoodpornych. No zobaczcie, jest tu naprawdę przemiło. Woda nie ma koloru zbyt zachęcającego, ale jest naprawdę cieplutka. Takich miejsc na wybrzeżu Kości Słoniowej jest naprawdę dużo.
takich miasteczek właśnie, gdzie rozciągają się plaże, które widzicie za mną i które widzieliście wcześniej. Naprawdę jest to bardzo przyjemne, jest bardzo ciepło, pomimo tego, że już się zaczęła pora deszczowa. Aktualnie mamy tutaj zimę w Afryce. Potrwało na około pół roku. Mam nadzieję, że nie przetrzepie nam tyłka, ponieważ te namioty, no mam pewne obawy co do nich, no ale będziemy sobie radzić. Jeszcze krótkie spojrzenie na to, jak to pięknie dzisiaj wygląda. A tam w oddali ta wycieczka. Następny fajny widok, a chciałem wam pokazać ten pomnik. Spójrzcie, jak on się prezentuje, monument z 1943 roku, a dokładnie 25 grudnia. Jest to upamiętnienie żołnierzy, którzy tutaj zginęli po prostu. Prezentuje się bardzo ładnie ten monument. Znajdujemy się przed miejscową restauracją, w której zjemy dzisiejszy obiad, no i ruszamy dalej. Ten odcinek dobiega do końca, moi kochani. Dziękuję wam za oglądanie. Poprzednie odcinki zobaczyło tyle osób, więc jestem naprawdę zadowolony. Dziękuję wam serdecznie za to, że oglądacie. Przeskoczyłem już pierwszy próg 3000 godzin, gdzie mogę odblokować pewne funkcje, które są przydatne w zarabianiu, a następny próg jest 4000 godzin. No ale i tak muszę z tym poczekać, ponieważ mam małe problemy z AdSense i muszę pozmieniać dane podatkowe. Mam nadzieję, że pójdzie to wszystko zgrabnie i pięknie. Więc kochani, zapraszam was też na kanał Kuby, zapraszam was także na kolejny odcinek, który będzie już z Abidżan, więc trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dotarli jak najszybciej. Mamy 270 km, więc nie jest daleko, rzut beretem można powiedzieć. I trzymajcie się.